dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia pijalni wód mineralnych w Sanatorium Przytężni w Inowrocławiu. Po kilkudziesięcioletniej przerwie powstała pierwsza profesjonalna pijalnia wód w mieście, mieszcząca się w budynku wzorowanym na obiektach dawnej architektury uzdrowiskowej. Stylistyka Przepiękny Wnętrz nawiązuje do okresu międzywojennego XX wieku. Z okien rozpościera się widok na jedną z najpiękniejszych tężni w Europie. Kuracja leczniczymi wodami mineralnymi z pewnością pozwoli kuracjuszom na szybszy powrót do zdrowia i w zdecydowany sposób wpłynie na lepsze samopoczucie. W godzinach popołudniowych i wieczornych pijalnia będzie pełnić funkcję kawiarni także dla mieszkańców miasta i gości. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu dyrektora Adama Skowrońskiego, własnym oraz całego personelu Sanatorium Uzdrowiskowego Przytężni. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na uroczystym otwarciu pierwszej w Inowrocławiu pijalni wód mineralnych. W dniu dzisiejszym otwieramy pijalnię wód mineralnych, która jest ostatnim etapem modernizacji naszego sanatorium z pijalnią, która będzie służyła naszym kuracjuszom, naszym pacjentom w procesie lecznictwa uzdrowiskowego. Dziś możemy powiedzieć, że to, co założyliśmy, zrealizowaliśmy jeszcze z pewnym naddatkiem, ponieważ program był przyjęty na lata również 2013, a my go skończyliśmy 30 listopada 2012 roku. Serdecznie dziękuję. O zabranie głosu poproszę wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Dariusza Kurzawę. Jestem pod wielkim wrażeniem i cieszę się bardzo, że w tak doskonały sposób nasze uzdrowisko Przytężny potrafiło skorzystać ze środków unijnych i tak doskonale się rozwija. Bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że dzisiaj możemy wspólnie brać udział w tej pięknej uroczystości. Proszę przyjąć list gratulacyjny, panie dyrektorze. No i cóż, no, przy takiej okoliczności to przede wszystkim należy życzyć wszystkim zdrowia. Czyli dużo zdrowia życzę i wiele radości ze wspólnego tutaj przebywania i niech ten nowy obiekt służy jak najlepiej. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu wicestarostę powiatu inowrocławskiego, pana Włodzimierza Figasa. W imieniu władz samorządowych powiatu inowrocławskiego, pana starosty Tadeusza Majewskiego i swoim własnym składam wam jak najlepsze i najserdeczniejsze życzenia z okazji oddania do użytku pijalni wód przy sanatorium. Należy podziękować panu dyrektorowi, panu marszałkowi za rozwój tego sanatorium. Jeszcze raz w imieniu władz samorządowych życzę wszystkiego najlepszego i dalszego rozwoju. A w imieniu pana starosty składam list gratulacyjny na ręce pana dyrektora dla wszystkich pracowników sanatorium Przytężni. Uprzejmie proszę wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Dariusza Kurzawę oraz dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego Przytężni o przecięcie wstęgi, a tym samym dokonanie symbolicznego aktu otwarcia wód mineralnych.
Serdecznie zapraszam. Zapraszam, panie marszałku, taki pierwszy leczniczy zamek polegający na spożyciu wody Józef. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy wszystkich gości o toast. Po zachwyconych minach wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, zarówno zaproszonych gości, jak i kuracjuszy, pewnym jest, że pomysł na przywrócenie do życia pijalni był znakomity. Nowo otwarta pijalnia zdrojowa w Sanatorium Przytężnik w Inowrocławiu doskonale wpisuje się w charakter uzdrowiskowy miasta. Coś pięknego i zapraszam pana, żeby pan tam obszedł w koło i zobaczył tą kawiarenkę, tą pijalnię. To jest coś naprawdę oryginalnego. I muszę panu powiedzieć, że to jest najpiękniejsze sanatorium w Inowrocławiu. Jest tu dużo sanatoriów, wiele sanatoriów, ale to jest jedno z najpiękniejszych.